przejazdy. Jechać czy nie jechać, o to jest pytanie. Z tej strony jest łatwiej, ale tam wyskoczyć może być bardzo ciężko. Kurde, tak blisko, no. I tak daleko jednocześnie. Nie ma tu innego przejazdu, musiałbym tędy jechać, miękko tu jest. Błoto. Poszło. Naszą dzisiejszą przejażdżkę rozpoczniemy w miejscowości Wiosło Małe, tak to się nazywa, bardzo niedaleko Kwidzyna, także stąd zaczynamy. Tu jest takie miejsce biwakowe, czy biwakowe, no bardziej piknikowe, bo nie ma niestety miejsca na ognisko, ale piękne, ogromne wiaty, porządne stoły, siedzenia, śmietnik w lesie, no coś takiego wymarzonego jeszcze, tylko że było opału też tutaj, no mnóstwo opału jest, tak się rozglądam, tam jakieś kubki. Także dzisiaj rozpoczynamy stąd, ale jedziemy dalej w kierunku na Kociewie, tak zwane tutaj, w okoliczne. I tutaj jest obelisk po niemiecki. Także chcemy go odszukać w lesie, znaleźć go. I to będzie takie nasze pierwsze miejsce turystyczne. Ale za chwilę ruszamy dalej na miejsce, takie już konkretne miejsce biwakowe. No las wygląda niesamowicie o tej porze roku. Jak się dopiero zaczyna zielenić. Wygląda cudownie, już jest ciepło, ptaszki koncertują, pogoda też nam dopisuje, bo nie pada. Trakt taki widać niezbyt uczęszczany, nic tu nie jeździ, nie chodzi, także szukamy. Tam już widzę w oddali potężny obelisk majaczy, a tu zobaczcie, mamy wisełkę. I tak jak ogląda się tą wojnę na Ukrainie, patrzy się przez rzekę, no czemu oni nie forsują? No tu tak blisko są, czemu oni nie przejdą? Teraz rzeczywistość w terenie weryfikuje, tak? Tu żaden samochód się nie przeprawi, nic tu nie podjedzie pod górę. Trzeba szukać innego miejsca na przeprawę. I to właśnie fajnie tak pójść sobie na spacer, przejść się i zobaczyć, jak w rzeczywistości wygląda teren, jak jest ukształtowany. Właśnie w ogóle jaki fajny las, jakieś stare drzewa leżą, powalone. Tu widzimy też jakaś erozja, jak to wszystko, no tu piechota może atakować, ale nie, na pewno nie obozy bojowe. No i tu dochodzimy do miejsca pamięci. Ciekawe, czy to był tylko obelisk, czy był jeszcze jakiś... Jegomość się nazywał Gottlieb Schmidt, Gottlieb Schmidt. Nazwisko jakieś takie nie obco brzmiące. Ale no ktoś tu postawił ławki, ktoś to sfinansował. No i potężny obelisk jak na las. 1829-1881 może. I prochy tu spoczywają, zobaczcie, jest nawet znicz. Gottlieb Schmidt. Nikt tego nie zniszczył, nikt tego nie uszkodził, nikt tego nie rozebrał. Prusy zachodnie, tak? West Preußen, Prusy Zachodnie. Czyli tu mamy wyjaśnione, kim był Gottlieb Schmidt, czyli był projektantem regulacji odcinka Dolnej Wisły. Tak wyglądał
Czyli jednak rozkradli. Tak to wyglądało. Jest tylko podstawa została. Niestety. O, tyle widzimy, ile zostało. Znajdujemy się w miejscowości Bąkowski Młyn. Piękną miejscówkę znalazłem. Patrzcie, jaki parking duży. Ile tu aut może zaparkować. Tu chyba jest leśniczówka od razu. Piękne miejsce. Trzy wiatki. Miejsce na ognisko. Od razu las. Jest skąd pobierać opał w razie czego. Dużo aut może tutaj nocować. Łatwo się dogadać z leśniczym. Na pewno nieodpłatne nawet to jest. Wjazd swobodny, wszystko swobodne. Także cieszę się, że takie miejscówki lokalizuję. Zaznaczam je sobie na mapie. A my jedziemy dalej na jeszcze lepszą miejscówkę. Zajechaliśmy na miejsce. Taka jest wiatka. Na 30 osób. I tu jest miejsce na ognisko. Oficjalne. O beton, okamieniowane. Można to robić. Opał też się znajdzie, widzę. Tu jakieś kijki są na ognisko. Nie ma jakiegoś regulaminu zbytnio, tylko zakaz wyrzucania śmieci, no to wiadomo. Także tak to ewakuujemy dzisiaj. Dochodzi godzina 20. O tej porze roku zaraz będzie zmrok. A ja sobie właśnie zrobiłem kiełbaskę i zaraz ją sobie zjem. Właśnie w tym momencie siedzę i delektuję się weekendem po tygodniu pracy. W kolejnym miejscu pięknym, przyrodniczo polskim. Fajną altaną. I nasłuchuję dźwięków przyrody. Jest przyjemnie, jest ciepło, więc wypoczywam. Jutro wędrówkę planuję zrobić, nie wiem, 20-30 km może. Zobaczymy, ile wyjdzie. Po prostu, żeby ruch, jeszcze raz ruch. Po zimie trzeba organizm rozruszać. Przed chwilą nawiedził mnie pan leśniczy tutaj. Przyjechał, zobaczył, sprawdził. No i tam pozwolił mi tu zostać, tak to nazwijmy. Ponieważ teraz jest znowu jakiś tam okres ochronny, suchy i tam. I generalnie nie powinno się ogniska palić, nawet w miejscu do tego wyznaczonym. Ze względu na to, że może zwierzy ktoś zobaczy dym i może wezwać straż ogniową, także to z tego względu. Natomiast jakby tutaj no, przyklepał, że mogę tutaj być. Tylko żebym nie podkładał za dużo do ogniska. Także taką współpracę właśnie, coś takiego ja lubię. Wiem, że jest ranger, czuwa, zawsze gdzieś tam namierzy, znajdzie. Ale popatrzy też takim ze zrozumieniem, tak? On chce, żeby jego zrozumieć, ale też pozwala zrozumieć tą drugą stronę, która chce być na tej przyrodzie, wypoczywać. Wiadomo, ognisko to jest podstawowy element bycia na przyrodzie. No bez tego to ja sobie nie wyobrażam. To już nie jest to. Także fajne doświadczenie, zgodnie ze sztuką ja też to ognisko sobie tam zmniejszę, już dopalę tą drugą kiełbaskę i ognisko będę utrzymywał w formie minimalnej. Rozpoczynamy kolejny dzień. Znowu taka pogoda bardzo fajna. Poranne wietrzenie auta, żeby całą kondensację, która tu się mogła zebrać, żeby wszystko się wywietrzyło i zaraz stawiam wodę na kawę, czyli tutaj wyjmiemy sobie kuchenkę, poszukamy tu jakieś zaraz sobie kawy i rytuał dzienny rozpoczniemy.
godzina 9:25. Obozowisko zwinięte, auto tutaj zostaje. Ja ruszam teraz na pieszą wędrówkę do Tlenia. Pierwszy etap to jest dotarcie do miejscowości Tleń. Zwiedzimy ją sobie i później wyruszymy do Osie, Grzybek, no, zwiedzimy trochę miejscowości. Dotarliśmy do miejscowości Żur, położonej nad rzeką Wdą, która tutaj się rozlewa, tworzy takie jezioro żurskie. I to jest taki kemping, no, dla kamperów, dla ludzi, którzy chcą przyjechać. Są skrzynki z prądem, jest wszystko wykoszone, wyczyszczone, dojście do tego ala jeziorka. Taka właśnie infrastruktura komercyjna dla kogoś, kto ciągnie przyczepę, czy tam ma autokamper i chciałby sobie w takim miejscu bezpiecznym, legalnym zabiwakować. Jest wiata, pewnie miejsce na ognisko też by się znalazło. Tak, a my tutaj pójdziemy na takie miejsce nie komercyjne, wolne dla każdego, kto chce sobie przyjechać i chce być w takim miejscu niepłatnym, bo tu jest oczywiście płatne. Też tutaj takie coś jest, zaraz do tego dojdziemy, zmapujemy to sobie, nagramy materiał, żeby widzieć, jak to wszystko wygląda. No także no tu można autem wjechać sobie na jedno auto. No, widzicie, jak to wygląda. Też fajne miejsce, darmowe, trzy wiatki, opał nawet jest, ktoś tutaj nas nosił. Bardzo dobrze, że ludzie tak robią. Ktoś przyjedzie, to sobie to spokojnie popali. Tu, a tam jest parking duży też, na wiele aut. Także szkoda, że to tak jest zrobione w ten sposób. Lepiej jakby tu było miejsce parkingowe. No i nikogo nie ma jeszcze, no jest kwiecień. Kwieci się, wszystko się kwieci. Liś, rozwija się przyroda, no parking jest ogromny. Nawet jakąś taką ekipą turystyczną, jakby przyjechał 5-6 samochodów, bez problemu się zmieszczą. Tylko jest kwestia, no daleko tutaj do ogniska. Ale też jest to fajne, alternatywne miejsce, w którym można sobie przyjechać i fajnie spędzić czas. Blisko jest woda. Można się wykąpać, czy tam popatrzeć sobie na przyrodę. Miejscowość Grzybek, tak to się nazywa to miejsce. Tu jeszcze widzimy, że sfinansowano z gminy, z budżetu województwa i budżetu gminy Osie, także z naszych środków polskich. Tu jest jeszcze ciekawa rzecz, że tu mamy orła, a tu mamy jakby gryfa. Gryf, tak bym to nazwał, gryfin. I jeszcze druga rzecz ciekawa, gmina Osie, skąd nazwa miejscowości Osie? Mamy tutaj złamaną oś, tak mi to wygląda, złamana oś koła, stąd nazwa Osie. Idziemy cały czas lasem do Tlenia, pomału się zbliżamy. Co jakiś czas na naszej drodze właśnie takie są miejsca piknikowe, gdzie można sobie siąść, wypocząć, napić się wody. Krótka przerwa. Ile mam kilometrów na liczniku? 10,5. 10,5, a jeszcze nawet połowy nie zrobiłem, także będzie dobry wynik dzisiaj. A dochodzimy do miejsca, w którym kiedyś biwakowałem. Jeszcze mój ostatni biwak to był Toyotą. I następnego dnia ją sprzedałem. Przyjechał klient i zabrał. I to właśnie jest takie fajne. W okolicach Jeziora Cichego, fajna miejscóweczka. No to oczywiście ognisko już raczej na swoją odpowiedzialność trzeba robić, bo tu nie ma oficjalnego miejsca ogniskowego. Ale właśnie no tutaj żeśmy palili wszystko, bo to było w zimę, w lutym. Takie jest fajne miejsce, osłonięte od deszczu, od wiatru. Tu właśnie teraz przechodzimy między Jeziorem Cichym, które tu się zaczyna i potem ciągnie, a Jeziorem Żurskim,
które tutaj jest takim rozlewiskiem rzeki Wda. I tu jest taka, nie wiem, grobla, czy jak to nazwać. Zobaczcie, jakie tu fajne, jak to fajnie wygląda. Takie te, takie bagniste. Wszystko jest jako rezerwat zostawione. Drzewo jak upadnie, tak leży. Doszliśmy na jezioro Ciche. Nie wiem, czy tu się da wejść. Można. O, taki widoczek, no, przepięknie. Wiaterek lekko smyra. Pogoda fantastyczna, jak na tę porę roku. Na początek, pierwszą część kwietnia. Tam taki jest ozor, który już taki torfowy bardziej. Gdzie jest ta grobla. I tu można sobie wpłynąć kajaczkiem. Właśnie na jeziorko i sobie tu je opłynąć. Proszę bardzo. Szałasik. Indiański. Krótka przerwa w tleniu. Też nad jeziorkiem mają takie plac zabaw z takim szlakiem nadbrzeżnym, że tak powiem. Teraz idziemy przez ten, tu przez mostek i będziemy szli już w tą stronę. Ale tu się przebijałem. Nie ma w ogóle drogi. Wszystko drzewa powalone. Szlak już nieaktywny, nieaktualny. Także dochodzimy do takiego miejsca właśnie, żeby przekroczyć barierę wodną. Teraz jakaś dróżka jest tu w tą stronę, ale tam skąd ja przyszedłem, to niestety nic nie było. I mamy już prawie 20 km, 19,5. Przekraczamy ten mostek teraz. No to w ogóle tu nikogo nie ma, nie ma szans, żeby tu ktoś był. Jakie piękne miejsce na spacerek. Tutaj ta górę, tutaj trawersowałem, wszędzie tutaj mnóstwo powalonych drzew. Po tej katastrofie, która przeszła przez Bory Tucholskie, przez Kociewie, widocznie nie wszystko jest usuwane, część jest zostawiona jako po prostu część natury. Polska wieś, o, mi się podoba, pięknie zadbane łódeczki, jakieś sobie tu leżą, nikt tego nie buchnie. Ferma, ludzie, o. Wystraszyłem. O, proszę bardzo, jak tu przyjemnie jest. Tu ludzie żyją, taka sielanka. Rusałka. Rusałki tu mają. Jesteśmy w okolicach Tamy, na Wydry, taka miejscowość. Musimy się przedostać na drugą stronę i stamtąd już niedaleko do auta. Tu zobaczcie, raj jakiś taki biwakowy. Altana za altaną. To jakiś profesor zmarł. Pionier współpracy polskiej energetyki. Coś tutaj przyczynił się. Fundatorzy. Ale to, no, niesamowity ośrodek ktoś tutaj ma. Gwiazda morza. Proszę bardzo, jaki monument tutaj na naszej trasie. Rozpoczęliśmy w małym wiośle od monumentu, obelisku niemieckiego, a tu mamy polski obelisk, zbudowany w 1938 roku, zburzona w 1939. Odrestaurowano w 1989. Gwiazda morza, Matka Boża. Zrobimy jeszcze jedno ognisko. Jeszcze dwie powawelskie na ogniu. I na tym zakończymy nasz dzisiejszy wyjazd. Ok,
Kiełbaska gotowa, zaraz jemy. Popatrzmy jeszcze teraz sobie tutaj na dystans. 28 km przejechane, aż przejechane, przemarszowane. Tu widzimy całą pętlę. Tu żeśmy zaczęli, tu, tutaj tleń. I później tutaj, tu po tej stronie i powrót. 28 km to jak dla mnie na pierwszy raz w tym sezonie. Nie mam jeszcze formy. To jest wystarczające. To był już taki mój maks. Chciałem tak między 20 a 30 zrobić. Wyszło 28. Jestem bardzo zadowolony. Siedzę teraz, posilę się, bo puściłem od rana. Tylko na wafelku byłem jednym od wczoraj. Także teraz zjadłem bananka i zjem dwie kiełbaski powawelskie i wracam do bazy. Na tym kończę ten film. Do zobaczenia w terenie.